Kościół dzisiejszy nie boi się uznać wartości świata świeckiego. Nie boi się potwierdzić tego, co już otwarcie przyznał. Słusznej i zdrowej świeckości państwa za jedną z zasad doktryny katolickiej. Jest to cytat ze słów Pawła VI, wypowiedzianych w 1968 roku. Sobór Watykański II natomiast w dekrecie o działalności misyjnej stwierdza: Kościół w żadnym wypadku nie chce wtrącać się w rządy ziemskiego państwa. Nie żąda dla siebie żadnej prerogatywy oprócz tej, aby pomocą Bożą mógł służyć miłością i wiernym posługiwaniem. Czy hierarchia Kościoła w ten sposób wyparła się Chrystusa Króla? Zapraszam. Gloria Magna Patri, comparsit gloria natur, spiritus. Czy aby na pewno Kościół nie powinien mieć problemów w tym, żeby zaakceptować świeckość państwa? Otóż jeszcze przed Soborem Watykańskim II, tak mniej więcej przez całą historię Kościoła, Kościół Święty twierdził coś innego niż to, co przed chwilą słyszeliśmy. Jako potwierdzenie tych słów zresztą możemy przytoczyć również naszego arcybiskupa Gądeckiego, który w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział: Kościół katolicki nie ma żadnych trudności z akceptacją konstytucyjnej zasady świeckości państwa, skoro jej rozumienie i terminologia zostały zaczerpnięte, uwaga, wprost z jego własnych dokumentów. A więc świeckość państwa została najwyraźniej zaczerpnięta z własnych dokumentów Kościoła. Jakież to mogą być dokumenty? Czy może jest to encyklika Quas Primas Piusa XI o powszechnym panowaniu Chrystusa Króla? Czy może jest to nauczanie świętego Pawła Apostoła, który mówi o tym, że wszelkie kolano musi się zgiąć przed Panem naszym Jezusem Chrystusem? No nie, raczej nie są to te elementy nauczania, raczej chodzi właśnie o te najnowsze elementy w nauczaniu, aż nie powiem nauczaniu Kościoła, bo te najnowsze elementy, pomimo tego, że materialnie są w nauczaniu Kościoła, to formalnie po prostu do niego nie należą, bo w ogóle do niego nie pasują. A więc Sobór Watykański II najwyraźniej nie tylko akceptuje, ale promuje świeckość państwa. Nie tylko akceptuje, ale promuje rozdzielenie Kościoła od państwa. Jak wygląda natomiast tradycyjna nauka w tej materii? Czy skoro jesteśmy przeciwko rozdzieleniu Kościoła od państwa, to znaczy, że uważamy, że Kościół powinien zdominować państwo i teokrację chcemy wprowadzić? No niekoniecznie, ale wszystko po kolei. Zacznijmy od podstaw, to znaczy skąd w ogóle wzięła się idea powszechnego panowania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oczywiście jest to proste, to znaczy skoro Pan nasz Jezus Chrystus jest Bogiem, jest drugą osobą Trójcy Przenajświętszej, jest Bogiem wcielonym, jak to czytamy w prologu Ewangelii według świętego Jana na przykład i w całej pozostałej części wszystkich czterech Ewangelii. To Słowo Boże, które przychodzi, staje się człowiekiem, Pan nasz Jezus Chrystus. Jako Bóg ma wszelkie prawo, aby wyznaczać cel dla swojego stworzenia i wyznaczać środki, a więc wyznaczać prawo moralne, czyli te zasady funkcjonowania, które do celu prowadzą. Jako Stwórca wyznacza cel i wyznacza nam środki. Dosyć naturalna sprawa. Jako Odkupiciel dodatkowo ma jeszcze prawo, przez to, że wyrwał nas z tej niewoli grzechów, którą sami jako ludzkość się władowaliśmy, jako Odkupiciel również dodatkowo ma jeszcze prawo, aby dawać nam przykazania. I tak też Ewangelia pokazuje nam Pana Jezusa na końcu świata jako sędziego, tego, który będzie rozsądzał, rozstawiał ludzkość na lewo i prawo i tym, którym będzie się należała nagroda, odda nagrodę. Tym, którym będzie się należała kara, odda karę. Wszelki sąd został przekazany Synowi, sam Pan nasz Jezus Chrystus w ten sposób o tym mówi. Oczywiście to panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa osiągnie swoją pełnię w czasach ostatecznych, wtedy, kiedy już po sądzie ostatecznym wszystko faktycznie będzie całkowicie woli Bożej poddane. Tak, ale jednak to nie oznacza, że Chrystus jest królem tylko wtedy. Przecież On będzie osądzał z tego, jak Jego prawa zachowywaliśmy tu i teraz. Dlatego
jako Bóg, jako Stwórca, dając nam prawa, które obowiązują tu i teraz i będziemy oceniani na podstawie tego, jakie tu i teraz wypełniamy. Dlatego On już tu i teraz jest Królem, prawodawcą, najwyższym prawodawcą, jaki tylko istnieje, jedynym prawodawcą, bo przecież sam Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że wszelka władza pochodzi od Boga, gdy mówi do Piłata, że nie miałbyś być nade mną żadnej władzy, gdyby nie była ci dana z wysoka. Wszelka władza pochodzi od Pana Boga, już tu i teraz. Co to znaczy, skoro wszelka władza pochodzi? To znaczy, że każdy człowiek ma ścisły obowiązek, aby tutaj na ziemi już poddać się pod Boże panowanie. Po to mamy rozum, żeby rozpoznać prawo naturalne, czyli to prawo moralne, które jest zapisane w naszej naturze. Widzimy, jak nasza natura działa, możemy rozpoznać, co jest dobre dla człowieka jako jednostki, jako społeczeństwa i powinniśmy zgodnie z tym nasze życie ułożyć. Rozpoznajemy również, że powinniśmy nasze życie ułożyć zgodnie z naszym rozumowym poznaniem, bo jest to najwyższa władza poznawcza, jaką posiadamy, i z tym rozumem mamy obowiązek sprawdzić również wiarygodność objawienia. Gdy przychodzi do nas ktoś i mówi, Pan Bóg powiedział to i to, mamy obowiązek to sprawdzić. Gdy przychodzi Pan nasz Jezus Chrystus, mówi nam, jak jest, co mamy robić, i mówi, zmartwychwstanę po 3 dniach, to daje prosty sprawdzian swojej wiarygodności, zmartwychwstaje, jego apostołowie o tym uczą, potwierdzają, jako prości, nieuczeni ludzie prezentują naukę niezwykle doniosłą i są gotowi za nią oddać życie, są gotowi raczej umrzeć w brutalny sposób, niż zaprzeć się tej nauki, którą Pan nasz Jezus Chrystus im przekazał, niż zaprzeć się tego świadectwa, że Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Nasz rozum ma obowiązek rozpoznać wiarygodność Ewangelii Świętej, wiarygodność Kościoła i zgodnie z nim ułożyć swoje życie. I to nie jest jakaś, powiedzmy, taka hipoteza. To jest po prostu prosty, racjonalny wniosek. Skoro mamy rozum, mamy obowiązek rozpoznać prawdę. Mamy obowiązek sprawdzić, czy Pan Jezus, to, co Pan Jezus nauczał, czy to jest wiarygodne, czy to, co apostołowie przekazali, czy to jest wiarygodne. Mamy obowiązek badać naszą naturę, sprawdzać, co jest naprawdę dla nas dobre. I z tego, czy ten obowiązek wypełniliśmy, czy nie, będziemy sądzeni przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla. Skoro ludzkość ma obowiązek to rozpoznać, to oczywiście ma obowiązek również zgodnie z tym swoje życie ułożyć. Ma obowiązek również zgodnie z tym, z te społeczeństwa, które tworzy, stworzyć. Zgodnie z tymi zasadami. Zasadami prawa naturalnego, jak i prawa objawionego. Tylko tyle i aż tyle. Zasadniczo jest to bardzo proste, ale wymaga to zastosowania prostej, racjonalnej logiki, a tego modernistom zwykle nie dostaje. Przypominam, gdy mówię modernista, mam zawsze na myśli modernistycznych teologów, nie jakiegoś poszczególnego człowieka, który chodzi na nową mszę. A więc mamy obowiązek poddać się pod panowanie Pana Boga, pod jego prawa moralne. Mamy więc obowiązek stworzyć społeczeństwa, które odpowiadają tym prawom. Dlaczego? Dlatego, że społeczeństwo jest czymś naturalnym dla nas, zapisanym w naszej naturze. Jesteśmy istotami społecznymi, jest naturalnym, że tworzymy społeczeństwo, więc Pan Bóg tego chciał, a więc gdy tworzymy jakieś twory naszych rąk, to one muszą nam umożliwiać dążenie do naszego celu, muszą sprzyjać naszym celom, naszemu ostatecznemu celowi przede wszystkim, czyli właśnie zbawieniu wiecznemu. Muszą być więc zgodne z prawem moralnym. A więc społeczeństwo, które tworzymy, prawo, które tworzymy, wszystko, co tworzymy, musi odpowiadać temu prawu moralnemu, musi być poddane Chrystusowi Królowi. Jeśli nie jest, to jest to bezpośrednio niesprawiedliwe w tym najważniejszym punkcie, to znaczy w kwestii tych naszych zobowiązań, które nas prowadzą do celu ostatecznego. Wszelkie prawo sprzeczne z prawem Bożym nie jest prawem, jest nierządem na poziomie prawa, bo jedynym prawodawcą, pierwszym, podstawowym prawodawcą jest Bóg. Nasze ziemskie prawa muszą powstawać na poziomie pewnego doprecyzowania tych praw boskich. Mamy prawo moralne i gdy my ustanawiamy nasze prawa w państwie, w społeczeństwie, one muszą być
albo doprecyzowaniem, albo takim, no doprecyzowanie jest w zasadzie właściwym słowem, to znaczy Pan Bóg mówi nie zabijaj, a my ustalamy, jak to konkretnie będzie realizowane i co będzie już karane, czy na przykład przekraczanie prędkości w terenie zabudowanym traktujemy już jako niebezpieczne i w jakim stopniu traktujemy jako niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. I gdy prawo państwowe sprzeciwia się prawu Bożemu, nie jest ono po prostu prawem. Nie ma rangi prawa, jest czymś podłym, jest czymś godnym odrzucenia, jest przestępstwem przeciwko prawu, czymś głęboko niesprawiedliwym. My mamy obowiązek takie prawo odrzucić, mamy obowiązek przeciwko takiemu prawu protestować, mamy obowiązek z takim prawem walczyć w miarę naszych możliwości. I tu myślę, że dochodzimy do bardzo ważnego punktu, który może jednak niektórych niepokoić. Czy to oznacza, że właśnie katolik w dzisiejszych czasach ma być takim rewolucjonistą, który będzie próbował zmienić za wszelką cenę porządek państwowy? Otóż nie. Dlaczego? Dlatego, że mamy obowiązek działać roztropnie. A roztropność oznacza, że dobieramy dobre środki do celu. Nie tylko w sensie, że moralne środki do celu, ale też takie, które faktycznie do celu prowadzą. A więc nic by nie zmieniło, gdybyśmy nagle zrobili rewolucję i zmienili władzę w tym czy innym państwie na władzę, która byłaby naprawdę katolicka. I w ogóle nie odnoszę się tutaj do obecnej, tej takiej najbardziej obecnej sytuacji państwowej. Równie dobrze można byłoby to powiedzieć jeszcze kilka tygodni temu, bo w chwili obecnej nigdzie na świecie nie ma państwa, które wypełniałoby swoje obowiązki wobec Pana Boga, bo nigdzie na świecie, przynajmniej z tego co mi wiadomo, prawodawstwo nie odpowiada dokładnie prawu naturalnemu i prawu objawionemu. Bez wchodzenia w szczegóły, bo nie jest to teraz dla nas najważniejsze, ale mi nie jest znane żadne państwo, którego prawodawstwo odpowiadałoby prawom Bożym, jeśli jakieś istnieje gdzieś tam marginalne w jakimś zakątku świata i ktoś sobie zdaje z tego sprawę, to jak najbardziej zachęcam do napisania o tym w komentarzu. Chodzi o to teraz, jak my mamy się w tej sytuacji zachować, co my mamy zrobić, czy mamy być rewolucjonistami? Nie. Mamy wybrać racjonalne, zdroworozsądkowe środki. A to oznacza, że trzeba zmienić społeczeństwo, a nie prawo. Dlaczego? Dlatego, że prawo jest tworzone, tutaj prawo ludzkie, ziemskie, jest tworzone przez społeczeństwo. I nic nie da siłowa zmiana prawa, jeśli społeczeństwo chce czegoś innego. To może tam minimalnie coś poprzesuwać, ale to są rzeczy bardzo, bardzo niemiarodajne. Żeby naprawdę zmienić społeczeństwo, żeby naprawdę zmienić prawo, żeby naprawdę poddać narody pod panowanie Chrystusa Króla, potrzebujemy rechrystianizacji społeczeństwa. Potrzebujemy sprawić, że ludzie naprawdę będą katoliccy. Potrzebujemy przywrócić prawdziwą wiarę. I główny problem polega na tym, że najpierw musimy rechrystianizować Kościół. Dlaczego twierdzę, że musimy rechrystianizować Kościół? Otóż jeśli chcemy uczynić społeczeństwo na nowo katolickim, poddać je pod panowanie Chrystusa Króla, to potrzebujemy do tego środków. Potrzebujemy do tego naprawdę solidnego przekazu katolickiej nauki. Potrzebujemy do tego Kościoła, który został ustanowiony właśnie po to przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A skoro Kościół jest dzisiaj chory, skoro Kościół dzisiaj sam nie głosi panowania Chrystusa Króla, to nie może zadbać o to, żeby Chrystus naprawdę panował. I teraz, co mam na myśli, gdy mówię, że Kościół nie głosi panowania Chrystusa Króla? Co jest nie tak w tych deklaracjach, które przeczytałem na początku? Otóż, herezja modernizmu, ta pierwotna herezja z XIX wieku, twierdziła, że wszystkie ludzkie religie są po prostu wytworem ludzkich potrzeb religijnych. Potrzebujemy jakichś takich uczuć, mamy uczucia religijne, potrzebujemy jakoś je realizować i sobie tworzymy ten czy inny system. Każda religia według modernisty jest religią naturalistyczną, jest religią naturalną, wynikającą tylko z naszych potrzeb. Modernista
tak naprawdę nie potrzebuje w swoim systemie w ogóle Pana Boga, bo wszystko tutaj obraca się w sferze naszych uczuć. Tak jak ja Pana Boga odczuwam, to jest istotne i tam Mahomet odczuwa inaczej, Pan Jezus odczuwa inaczej. My sobie wybieramy system, który odpowiada właśnie naszym uczuciom religijnym. Oczywiście w takiej wizji faktycznie religia będzie czymś bardzo prywatnym, bo uczucia są czymś bardzo prywatnym. I oczywiście, że w takiej wizji religia nie ma prawa, żeby w jakiś sposób wchodzić w sferę prawodawstwa. Dla takiego modelu to będzie oczywiste, że prawo musi być tworzone na takiej zasadzie, no to jakoś się dogadamy, jakoś musimy to prawo stworzyć. To jest słuszne na poziomie takim praktycznym, w sensie tak właśnie prawo musi być stworzone, to znaczy ono musi być zaakceptowane przez społeczeństwo, w pewnym sensie musi wypływać z społeczeństwa, tylko że skoro tak ma powstać, to nie znaczy, że to jest jego ostatecznym źródłem. To nie znaczy, że jak sobie postanowimy, że możemy zabijać rudych na przykład, to faktycznie będzie to prawomocne, że można zabijać rudych albo kogokolwiek innego. To nie będzie prawo, to będzie nierząd prawny. Dlaczego? Bo nie odpowiada to prawu Bożemu. Nie jest źródłem prawa to, że ludzie sobie coś ustalili, choć naturalnie powinno to ludzkie prawo w ten sposób powstawać, ale źródłem tego prawa powinno być poznanie ludzi, jak rzeczywistość się ma. Poznanie prawa naturalnego i prawa objawionego i takie stworzenie tego prawa ludzkiego, żeby ono odpowiadało właśnie tym wzorcom, które możemy naszym rozumem poznać. Dla modernisty oczywiście nie istniało obiektywne prawo moralne. To wszystko było tylko właśnie na poziomie takim społeczno-kulturowym, takie dogadanie się społeczno-kulturowe. Nie było jednego wzorca, który można rozpoznać poprzez badanie naszej natury. Nie było jednego wzorca, który możemy też przyjąć z Bożego objawienia, gdy zbadamy jego wiarygodność. Nie było tego, o czym mówi święty Paweł, że poganie nie zostaną usprawiedliwieni, nie będą mogli się wymówić, nie wiedzą, bo przymioty Boże stały się dla nich przecież jawne poprzez jego stworzenie. Tego moderniści nie chcą słyszeć i między innymi przeciwko takim tezom właśnie był dogmat Pierwszego Soboru Watykańskiego, że Pana Boga można poznać naturalnym światłem rozumu. Możemy poznać nasz cel, nasze źródło, a w związku z tym również drogę do tego celu i tą drogę nazywamy prawem naturalnym, tym co poznajemy po prostu na poziomie rozumu, badając naszą naturę i oczywiście prawo objawione, które już wynika z Bożego objawienia, przede wszystkim już z objawienia Nowego Testamentu. Ale wszystko po kolei. Jak to jest z tymi modernistami? Otóż moderniści wyobrażali sobie religię w sposób inny, dlatego siłą rzeczy nie mogli zaakceptować panowania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie mogli zaakceptować tego, że religia katolicka rości sobie prawa do tego, żeby prezentować prawo obiektywne, pochodzące zarówno z objawienia, jak i z poznania rozumowego, czyli właśnie to prawo naturalne. I ten element tej herezji modernistycznej bardzo mocno wszedł dzisiaj w życie Kościoła, choć jak zawsze w sposób dosyć rozwodniony. I stąd wynikają te teksty, które słyszeliśmy na początku Pawła VI, arcybiskupa Gądeckiego, czy samego Soboru Watykańskiego II, które uważają, że właśnie Kościół nie domaga się tego, żeby mógł się mieszać w sferę prawodawstwa. I to jest śliski temat. Dochodzimy być może do właśnie najtrudniejszego momentu, elementu tej dzisiejszej nauki. No bo skoro Chrystus ma panować, skoro Kościół prezentuje Boże objawienie, które jest obiektywne, czy to znaczy, że Kościół ma teraz dominować nad państwem? To znaczy, że Kościół ma teraz trzymać w garści tą władzę świecką i dokładnie jej dyktować, co ma robić? Oczywiście nie. Kościół zawsze nauczał, że są dwa społeczeństwa doskonałe. Kościół i państwo. Społeczeństwa doskonałe, czyli takie społeczeństwa, które mają wszystkie środki potrzebne do osiągnięcia ich własnego celu. Oczywiście cel Kościoła to jest prowadzenie ludzi do zbawienia. Cel państwa to jest bezpośrednio zapewnienie dobrego funkcjonowania tutaj na ziemi, a pośrednio doprowadzenie ich do celu ostatecznego. Dlaczego jest ten cel pośredni? Dlatego, że zapewnienie dobrego funkcjonowania tutaj na ziemi to nie oznacza tylko, żeby podatki były niskie i żeby ludziom się dobrze żyło, to jest już całkiem sporo, ale ta płaszczyzna
jest po to, żeby prowadzić ludzi do celu ostatecznego, bo człowiek ma jeden cel. To nie jest tak, że niewierzący mają cel doczesny, a wierzący mają cel wieczny. Ludzie mają jeden cel, to jest niebo. Możemy to poznać na poziomie rozumowym i każdy ma obowiązek znaleźć ten swój cel. Jest to dosyć proste, jeśli tylko człowiek chce rozpoznać swój cel właśnie i nie stosuje wyparcia, o czym mówiliśmy w materiale Jak nawrócić niewiernego, modernistę i ateistę. A więc człowiek ma obowiązek rozpoznać swój cel. Każdy człowiek ma ten cel i dlatego też społeczeństwo tworzone przez nas powinno być tak ukształtowane, żeby dbać tutaj o dobro doczesne, ale w ten sposób, żeby ono prowadziło do tego celu ostatecznego. I być może wbrew pozorom to faktycznie tak jest, że dobrobyt prowadzi do zbawienia. To jest teza, która może brzmieć trochę zabawnie, a może nawet w pewnym sensie się kojarzy z jakimiś kalwinami, u których dobrobyt oznacza znak Bożego błogosławieństwa. Nie w tym sensie, ale jednak w jakim sensie. Człowiek, który ma to, co potrzeba na tym poziomie naturalnym, to jest człowiek, który łatwiej może się poświęcić rzeczom, powiedzmy, pracy nad rzeczami, które będą prowadziły i jego, i innych do zbawienia. Człowiek, który nie musi walczyć o przetrwanie, człowiek, który ma jedzenie, ma środki do przeżycia, środki do utrzymania swojej rodziny, to jest człowiek, który właśnie chętniej weźmie książkę i będzie Pana Boga poznawał. To jest człowiek, któremu łatwiej będzie poświęcić czas na modlitwę, któremu łatwiej będzie część swojego majątku przeznaczyć, czy to dla dobra społeczeństwa bezpośrednio, czy dla dobra Kościoła. W ten czy w inny sposób będzie on, ten człowiek, który zasadniczo żyje w pewnym dobrobycie, ma pewną łatwość w tym, żeby dobre rzeczy czynić, nadczynić. I taki zabobon na zasadzie, że o, jak społeczeństwo staje się bogate, to wtedy staje się zepsute. Jest to swego rodzaju zabobon. Gdyby tak było, musielibyśmy obserwować, że najbiedniejsze społeczeństwa są najlepsze na takim poziomie moralnym, a najbogatsze społeczeństwa musiały być najgorsze na poziomie moralnym. Natomiast obserwujemy, że bogate społeczeństwa mają tendencję do pewnych konkretnych grzechów, a biedne społeczeństwa mają tendencję do innych konkretnych grzechów i każde musi walczyć ze swoimi konkretnymi przywarami. I to, że akurat u nas w Polsce zeszło się to w ten sposób, że upadek komunizmu i teraz wejście w, powiedzmy, tą współczesną Europę, że Polska osiągnęła pewien dobrobyt, jednocześnie społeczeństwo, powiedzmy, zdystansowało się bardziej od Kościoła. To, że u nas się to w ten sposób stało w tej chwili, nie znaczy, że jest to jakaś zasada. I ten dobrobyt, który posiadamy, jeszcze posiadamy, powiedzmy, w ten sposób, nie jest skutkiem tego, że Polacy mniej chodzą do Kościoła, tylko raczej jest skutkiem tego, że wcześniej chodzili do Kościoła. Raczej są to owoce tego, że Polacy wcześniej uczciwie pracowali, że właśnie pod wpływem, powiedzmy, przez walkę z różnego rodzaju opresjami, jednak Polacy wykazali się wieloma naturalnymi cnotami, które sprawiły, że udało się zbudować pewien dobrobyt pomimo całego nawału zła, które gdzieś tam było. I znowu, gdyby tego zła było trochę więcej, mogłoby się okazać, że to złamałoby nas zupełnie, ale okazało się, że ta ilość była w miarę jeszcze znośna i jest jak jest. Ale to nie jest teraz dla nas najważniejsze. Więc Kościół postrzega państwo i Kościół jako społeczeństwa doskonałe, każde posiadające wystarczające środki do osiągnięcia swojego własnego celu. To oznacza, że Kościół nie powinien próbować zająć miejsca państwa. To oznacza, że państwo ma pewną suwerenność. Taką suwerenność, jaką mamy w ramach prawa moralnego. A więc moralność jest czymś, co po prostu obowiązuje i za co będziemy szli do nieba albo do piekła. Upraszczając tutaj kwestia łaski oczywiście, ale nie wchodzimy tutaj w kwestię nadprzyrodzoności naszego powołania. Każda jednostka, a więc każde społeczeństwo będzie z tego odpowiadało. To znaczy, jeśli społeczeństwo
prowokuje, tworzy prawa, które nie odpowiadają prawu moralnemu, to społeczeństwo za to odpowie. A więc to państwo po prostu ma wolność w ramach tego prawa moralnego, które każdy człowiek może i ma obowiązek rozpoznać swoim rozumem jako obowiązujące. I co ma Kościół robić? Czy Kościół teraz powinien zgodnie ze słowami biskupa Gądeckiego powinien nie wtrącać się w sprawy prawodawstwa? Kościół powinien przypominać ludziom, że macie ścisły obowiązek tworzyć prawa, które są zgodne z prawem moralnym. Prawo moralne to nie są nasze osobiste uczucia religijne i przekonania, tylko to jest coś, co Bóg nam dał, co my możemy i mamy obowiązek rozpoznać i za co pójdziecie do piekła, jak nie zachowacie tego prawa moralnego. I Kościół ma ścisły obowiązek o tym wszystkim ludziom mówić, politykom, nie politykom, rządzącym i zwykłym Kowalskim. Ma obowiązek to nieustannie mówić, że macie obowiązek, ścisły obowiązek sumienia tworzyć prawa moralne, które odpowiadają prawu Bożemu. I czy to jest wchodzenie w politykę? Zależy, jak sobie to zdefiniujemy. Ja powiem, że nie. Być może TVN i inne bohaterskie stacje walczące w imieniu współczesnych wielkich korporacji i tych największych interesów, o czym teraz nie będziemy mówili. Być może powiedział, że tak, że to jest wchodzenie w politykę właśnie po Kościół, bo oni chcą tego samego mniej więcej, czego chce biskup Gądecki. Mutatis mundandi, zmieniając, co zmienić należy. To znaczy, chcą państwa świeckiego. Chcą, żeby Kościół zamknąć w takiej sferze ludzkich uczuć, naszych osobistych przeżyć i naszych osobistych uczuć, a nie, żeby Kościół mógł powiedzieć, takie jest prawo moralne i macie obowiązek tak robić, bo jak nie, to pójdziecie do piekła. A więc potrzebujemy sprawić, aby ludzie zrozumieli, czym jest prawo Boże, dlaczego trzeba za nim podążać. A żeby to zrobić, nie potrzeba i nieszczególnie pomocnym w pierwszej linii jest to, żeby zmieniać prawo. Najpierw trzeba zmienić społeczeństwo, a później z tego społeczeństwa wynikną właśnie prawa. To społeczeństwo stworzy sobie prawa, które będą odpowiadały prawu Bożemu. Oczywiście nie krytykuję tutaj osób, które chcą teraz jak najbardziej dostosowywać prawo świeckie do prawa Bożego. To jest jak najbardziej dobre, słuszne i chwalebne, to jest jasne. Natomiast nie na tym polega ta zasadnicza część reformy. Najważniejsza część naprawiania społeczeństwa, naprawiania ludzkości polega na tym, żeby zmienić ludzi w ten sposób, żeby chcieli mieć prawo, które odpowiada prawu Bożemu, żeby rozumieli tę potrzebę i chcieli takie prawa tworzyć. A żeby to zrobić, potrzebujemy najpierw rechrystianizować Kościół, wrócić z nauczaniem Kościoła, z liturgią Kościoła, z życiem Kościoła do głowy, którą jest Chrystus. Wrócić do Chrystusa, Króla Chrystusa, który jest prawodawcą, który nadaje całej ludzkości wszystkie prawa i który będzie egzekwował ich realizowanie. Musimy w Kościele wrócić do po prostu prawa Bożego, do katolickiej nauki. Do katolickiej nauki, która pokazuje nam Chrystusa jako Boga i człowieka, który domaga się posłuszeństwa od każdego człowieka, bo jest stwórcą i odkupicielem, który wskazuje jedyną drogę, która do zbawienia prowadzi. A więc przywrócenie panowania Chrystusa, Króla, to jest rzecz z jednej strony bardzo szeroko zakrojona, bardzo odległa z jednej strony, ale z drugiej strony też w pewnym sensie codzienna. I to jest właśnie piękne, że nie potrzebujemy być do tego herosami, nie potrzebujemy wielkiej rewolucji, nie potrzebujemy jakichś wielkich ruchów na poziomie politycznym, przynajmniej nie w pierwszej linii. Potrzebujemy przede wszystkim rechrystianizacji Kościoła i społeczeństwa. W jaki sposób rechrystianizujemy Kościół? Bez wątpienia działalność Bractwa Świętego Piusa X jest próbą takiej rechrystianizacji Kościoła, doprowadzenia z powrotem ludzi Kościoła do Chrystusa, który jest głową całego Kościoła. W ten sposób, gdy powstają małe kapliczki, w których ludzie gromadzą się, aby uczestniczyć w prawdziwej katolickiej liturgii, słuchać prawdziwej katolickiej nauki, przystępować do katolickich sakramentów, to są takie małe miejsca,
zapanowania Chrystusa Króla. I one będą wydawały owoce. Przecież ja pamiętam czasy, gdy nasz przeorat w Warszawie to było 150 osób w niedzielę na mszy świętej. Teraz jest 1500 osób na mszy świętej. Jeśli takie tempo się utrzyma, to za kilka lat może będzie nas dziesięciokrotnie więcej, właśnie tak jak to się stało na przestrzeni tych ponad 10 lat, które w tym czasie minęły. To są takie zalążki Christianitas, które muszą powstawać, muszą być tworzone. One będą przynosiły owoce, będą zdobywały serca też tych najlepszych z kapłanów, którzy są w posoborowych strukturach, bo oczywiście oni, widząc, że to działa, widząc, że oni służą Chrystusowi Królowi, oni będą do tego przyciągnięci. Ci, którzy jeszcze nie zostali złamani tym korporacyjnym duchem posłuszeństwa, tylko rozumieją cnotę posłuszeństwa, która w pierwszej linii jest posłuszna wobec Pana Boga i tylko wtedy jest posłuszna ziemskim przełożonym, gdy ich przykazania, gdy ich polecenia odpowiadają prawu Bożemu, a nigdy wtedy, kiedy są z nim w jakiejkolwiek sprzeczności. Tacy kapłani będą przyciągani do Bractwa Świętego Piusa X, będą tworzyli takie struktury, które będą to panowanie Chrystusa Króla w Kościele rozszerzały, promowały i to będzie kwitło, rozszerzało się po prostu. Dlaczego? Dlatego, że taka jest moc prawdy, taka jest moc Bożej łaski, że ona przynosi owoce. I to pomimo naszych słabości, naszych grzechów. Właśnie gdy tak rozejrzymy się dookoła w tych naszych małych kapliczkach, instytucjach, szkołach, to oczywiście, że dostrzeżemy mnóstwo błędów, grzechów, słabości, niedomagań. I to nas nie powinno przerażać, bo przecież moc w słabości się doskonali. Właśnie pomimo, albo nawet przez nasze słabości, Pan Jezus może zdziałać wielkich rzeczy, jeśli tylko my będziemy robili, co jesteśmy w stanie, żeby faktycznie Jemu służyć, żeby Jego Królestwo rozszerzać. A więc bez wątpienia ta działalność Bractwa Świętego Pisa X jest próbą takiej rechrystianizacji Kościoła. I proszę nie mówić, że ale właśnie taki ksiądz, który jest w strukturach, on może więcej rechrystianizować, poddając się pod taką władzę, która zmusza ich do wypierania się Chrystusa Króla, która zmusza ich do tego, żeby oni nie mówili, że Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia. Poddawanie się pod taką władzą nie jest rechrystianizacją Kościoła. A więc musimy próbować tyle, ile potrafimy, poprzez spokojną, roztropną pracę, poprzez nas, rechrystianizację naszej duszy, wprowadzanie dobrych nawyków, walkę z przywarami i tak dalej, poprzez doprowadzanie naszych rodzin, instytucji, szkół, uniwersytetów do Chrystusa Króla. Powoli, roztropnie, tam gdzie mamy wpływ. Taka powolna praca, pomimo tych wszystkich naszych błędów, słabości, grzechów, niedoskonałości, być może czasami większych nawet niż gdzie indziej, ona przyniesie owoc. Ona przyniesie owoc, tak jak w wieku X, co uratowało Kościół w największym być może do tej pory kryzysie obok ariańskiego, rewolucji protestanckiej i tego naszego dzisiejszego, którego rozmiarów jeszcze do końca pewnie nie potrafimy ocenić. To jednym z tych największych kryzysów był kryzys wieku X, kiedy Kościół posypał się zupełnie na poziomie moralnym i doktrynalnym w Europie. I co uratowało Kościół? Nie jakieś właśnie wielkie ruchy, nie jakiś władca, który się pojawił i wszystko zmienił, tylko benedyktyni, prości mnisi, którzy stwierdzili, my chcemy się zamknąć w klasztorze, modlić się i pracować. Tyle. Więcej nie potrzeba było. Cluny za 100 lat miało już 700 klasztorów matek córek, może za 200, nie pamiętam dokładnie, ale po iluś wiekach, niewielu, tak już we wczesnym średniowieczu miało tych klasztorów tutaj mnóstwo i wokół klasztorów benedyktyńskich rosły zarówno instytucje duchowne, jak i bardziej świeckie, które rozwijały, kształtowały, tworzyły Christianitas. I jeden prosty klasztor potrafił to zmienić, a rozpoczęło się od tego, gdy klasztor w Cluny chciał przestać być takim dworem dla jakichś możnowładców, tylko chciał naprawdę być klasztorem. Zaczęło się od tego, ich historia zaczęła się od tego, że ich biskup lokalny
z wojskiem trzykrotnie próbował zdobyć ten klasztor, oblegał ten klasztor ze swoim wojskiem. Na szczęście klasztor zdołał się obronić, nie uległ apologetom fałszywego posłuszeństwa, tylko faktycznie wytrwał w swojej walce o panowanie Chrystusa Króla, która była walką jednocześnie taką bardzo prozaiczną, o to, żeby zakonnik mógł się modlić i pracować, a nie służyć jakimś ziemskim panom i przygotowywać dla nich uczty, tylko naprawdę zająć się tym, co do nich należy. I my to zróbmy. Zajmijmy się tym, co do nas należy. Uświęcajmy nasze dusze, dbajmy o nasze rodziny, o nasze szkoły, instytucje, wszystko, co mamy, firmy. Powoli wprowadzajmy tam panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w ten sposób będziemy rechrystianizować świat, rechrystianizować Kościół. I miejmy nadzieję, że mniej lub bardziej uda nam się ujrzeć jakieś dobre owoce tej pracy. A jeśli nie, to obyśmy na sądzie dostrzegli owoce naszej pracy, i to jest też najważniejsze. Tu na ziemi widzieć ich nie musimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria mania Patri, comparsit gloria nato, Spirit.